Po środowym zwycięstwie z MKS-em Banimex Będzin w sobotę przed Jastrzębskim Węglem kolejne spotkanie ligowe, tym razem z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Na takich rywali, Patryk, pewnie specjalnie Was motywować nie trzeba. Dokładnie, jest to sama gra z Kędzierzynem, jest to ogromna motywacja. Przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że będzie to jedno z cięższych spotkań, które rozegraliśmy. I też mam na myśli oczywiście to, że Kędzierzyn jak na razie przegrał dosyć sporo meczy i właśnie dlatego obawiam się tego spotkania szczególnie, gdyż za wszelką cenę na pewno będą chcieli odrobić te stracone punkty i przyjadą tutaj na pewno podwójnie zmotywowani, więc na pewno będzie to spotkanie na bardzo wysokim poziomie i na wysokiego szczebla, także my przede wszystkim musimy skoncentrować się na własnej grze. Nie możemy patrzeć na Kędzierzyn, musimy przede wszystkim spojrzeć na to, co my pokażemy na boisku. Jeżeli zastosujemy wszystko to, co potrafimy i to, na co ciężko trenujemy na treningach, to myślę, że będzie to spotkanie zwycięskie dla nas. Zapraszam wszystkich kibiców na mecz z Kędzierzynem w sobotę, godzinę 18. Naprawdę serdecznie Was potrzebujemy, bo jesteście naszym siódmym graczem na boisku. Mam nadzieję, że hala w Jastrzębiu znów będzie pełna. Cześć.